30 maja przy Urzędzie Miejskim w Policach zademonstrowano 4 nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze dla ochotniczych straży pożarnych gminy Police. Strażacy na te wozy czekali bardzo długo. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP zostały zakupione ze środków unijnych. O te wozy staraliśmy się już od 2007 z programu pomocowego Unii Europejskiej. I w ubiegłym roku dzięki staraniom burmistrza gminy Police i nas jako Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w ubiegłym roku zostało to sfinalizowane. W ocenie Andrzeja Praskiego, komendanta OSP w gminie Police, spełniło się wielkie marzenie strażaków ochotników. Ponieważ to była dosyć trudna droga, no trzeba było poświęcić dużo swojego czasu prywatnego. No i oczywiście w tej chwili mówię, jestem no dosłownie naprawdę szczęśliwy, nie tylko ja, ale cała nasza gmina i będzie to bezpieczeństwo dla całej gminy i dla całego powiatu. Zakup pojazdów został w części sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota całkowitych wydatków wyniosła ponad 3 milion 880 tysięcy złotych. Wkład własny gminy to ponad 970 tysięcy złotych.